Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii judaistyczno-polską w Crusader Kings 3. Tak więc na początek rzut oka naszego nowego króla, króla Siewolda II, 36 lat, sprawiedliwy, pracowity i szczodry. No, mam złe wspomnienia z pewnym władcą z Turcji, Szczodrym. Jest doskonałym strategiem, zna się na tam dodatkowych strategiach, walczy dobrze na przeprawach, jest inżynierem militarnym, czyli dobrze przeprowadza oblężenia, no i nie wygląda zbyt dobrze. Taki. No, ale jego syn za to już widzę jest i geniuszem, i jest przystojny, czyli no tutaj dobre cechy się utrwaliły. Teraz zobaczmy, czy od razu znajdziemy kogoś jeszcze z cechą. O! Trochę młoda, chociaż 5 lat to jest dobra różnica wieku. I już to. Z kim by to było? O, z tej bliską rodziną, bo to jest kuzynka jego. No ale. Okej. Teraz tak. Tą naszą pojedynczą prowincję na Pomorzu oczywiście oddamy Prusom, a reszta tutaj jest bardzo ok. Teraz rada. Myślę, że jego damy tu, jego tu. No nie, tu by mi było szkoda zmieniać, a tutaj też nie będziemy nic ruszać. W sumie taka typowa militarystyka jest całkiem ok. Dodatkowy sojusz. Miejmy nadzieję, że... A, właśnie, mamy tą wojnę, ale ta wojna w tej chwili jest nam średnio potrzebna, bo nie mamy już sojuszu z Bohemią, czyli realistycznie troszkę nie mamy interesu tam wielce interweniować. No spadaj, żadnego artefaktu nie dostaniesz. No, pieniądze by chciała. No, dobrze. Nie zaczynajmy jako sknera. No dobra, też to naprawimy. Kanclerz jest naszym błaznem przy okazji, ale nadaje się do tego, więc niech będzie. Teraz chyba też warto byłoby zacząć od uczty, żeby podnieść sobie stosunki z wasalami. Ach, znów nam coś uszkodziłem, baby. Nie będę tego na żadną z konkretną zwalał, więc... Dobra. I super. Sporo prestiżu, trochę renown i zadowoleni goście, czyli... Bardzo, bardzo dobrze. Tą koronę by trzeba było naprawić. Wszystko poniszczone. No, czekam, kiedy wreszcie ten typ kopnie w kalendarz, żebyśmy to podbili. Potrzebujemy medyka. Bardzo kiepska. Tu nikt mi nie odpowiada. No, militarnie nie jest najgorzej. Gorzej z kasą. Eugenia. O tak, Eugenia jest całkiem niezła. Stawmy na większą skuteczność rycerzy. No tutaj mówię, wojna jest w martwym punkcie, ale prędzej czy później nasi wygrają. Bawaria jest poobijana. O! Możemy użyć naszych umiejętności strategicznych w walce na Śnieżki z córką. Ciekawe, co to za umiejętności.
I jakaś imprezka, czemu nie? Sojusz może być, a może zniknął. To było do przewidzenia, że przegrają. O, wreszcie. Na to czekałem, bo te maleńkie państewka teraz, póki nie mają sojuszników, to spróbujmy je tu na szybko popodbijać. To niestety jest w dwóch księstwach, ale może być, powiedzmy tak. A zakon zajęty, no nic, czyli musimy klasyczne wojska wysłać do działania tym razem. Trochę nas to będzie kosztowało. Możemy splajcić, ale trudno. I dowodzi król. Piersi zmiażdżeni. Zostawmy chyba tylko siły oblężnicze, a reszta naprzód. I ostatnia bitwa. Ja? Uciekli i zebrali dość dużą armię. Może się wycofamy, bo nie chciałbym, żeby rozbili tu gdzieś naszych pomniejszych sił. No jesteśmy szczodrzy, więc zredukujemy podatki. Nie cieszy mnie to, no ale mówię, no szczodrzy władcy to zawsze problem do odgrywania. Lecimy. Dobra. Tu by fajnie było to rozbić, zanim zaczniemy oblężenia, bo no, spora armia, dobra, pięknie, bo na raty tak naprawdę ich rozbiliśmy. Nowy marszałek. Kolejna bitwa. O, bardzo ładnie. Na razie nie mamy kary, więc jest ok. Teraz poszukamy nowych ludzi do naszej gwardii. I co do naszego syna. Sprawiedliwy, zdecydowanie wybieramy sprawiedliwego. Spróbujmy wziąć to szturmem. Miejmy nadzieję, że nie stracimy wszystkiego. O, jeszcze chwilę dostał do niewoli. Elegancko. Czyli teraz podziały łupów. Co dla kogo? A, czy to córka przejęła, nie syn? To ciekawe, bo syn kopnął w kalendarz. A ta przejęła Luzytanię, czyli ta dostanie tutaj. A ta dostanie tutaj. Okej. Ma ciut za dużo terenów, ale nic jakoś tam nie przeszkadza. I on tu. Teraz na Śląsku. A, Wielkopolska ma kawałek Śląska. Trzeba było to pozmieniać. No, jak się... A, jesteśmy szczodrzy, czyli nie możemy. Się zestresujemy. No nie, żadnych ofiar z ludzi nie zamierzam składać. Ale pielgrzymkę możemy odbyć. Może gdzieś tu bliżej, bo tam to kwoty są zabójcze. 400 to majątek, no ale trudno.
Bohemia rośnie. Myślę, że nie będzie jakoś nienawidził innowiarców. Tu nie widzę tego po nim. Dobrze. I sojusz. Dobrze, jakimiś pomniejszymi odłamami rodu. Szwecja na szczęście się boryka z masą własnych problemów. To dobrze. Kto nas najeżdża? Nie wiem. To jakieś małe państewko. No oby oni nie upadli, bo tu mamy problem. Też to silny kraj rządzony przez prawosławnych Karolingów. To już się rozpada, szczerze mówiąc. Niemcy są teokracją. Ciekawie, ciekawie. To ja tu czekamy 5 lat i zakończymy to wreszcie. Czyli tu wszystko będzie wchłonięte. Następnie przyjmiemy to i potem nabrzeże. Też mnie korci przejęcie Grodna, żeby tutaj ładniej wyrównać granice. No, w sumie to Grodno może nie być nawet takim głupim celem. Okej, tu jest wszystko ok. Podnosimy kontrolę. Już jest 20. Właśnie pytanie, czy podnosimy ją dalej. No, oczywiście później będziemy... A to jeszcze trochę potrwa, zanim to odkryjemy, więc... Możemy chyba trochę poprawić relacje z innymi kulturami sobie. Tu jest nieźle, z Litwinami jest kiepsko, z Pomorzem. Pomorzem będzie sporo w naszym państwie. Albo z Prusami. Czyli powiedzmy tu sobie troszkę popracujmy nad tym, zobaczymy. Niewiele widzę zmienia. Okej. No, ale kasa napływa. Giną ludzie kolejni. Przeciętny to sobie darujemy. Tak, ty jesteś niezły, jeszcze młody, polubimy się. Niech będzie. A, nikogo nie ma. Znowu brosza. Wolałbym coś, czego nie mamy, co by nam się przydało tutaj, ale trudno. No, oni mają teraz bardzo kiepską sytuację, więc aż się prosi, żeby to wykorzystać. Chyba tam są obce moce w tej chwili. Ok. No, tu będzie dosyć nieprzyjemna bitwa tak na start. Wiecie co, może... to rozbijemy, tylko to ruszy wtedy. O co jest ta wojna? A, bo oni to chcą zdobyć. To jest wojna wewnętrzna między... nimi. Może różnie skończyć, co? Dobierzmy trochę. Klasycznie. Po prostu piechoty. Nie za dużo, żeby nie mieć jakichś horrendalnych kosztów, ale...
powiedzmy w ten sposób. O. Chyba wszystko prawie. No nie, 3000 zostało niepowołanych. Dobra. I oni tu próbują oczywiście coś zrobić, ale niewiele im to dało. My wykorzystaliśmy oblężenie. Ślicznie. Chyba nie będziemy z nim sprawiedliwi, po prostu będziemy bardziej czujni. Nie mamy jakichś wielkich dowodów na niego. Okej. Okay. Jest duża szansa na podniesienie jakości przedmiotu. Dobrze. No, tutaj. Tak, kolejna bitwa. No, tutaj. Dobrze, żeśmy wzięli dodatkowe siły, przynajmniej na spokojnie to ogarniamy. I będą tony prestiżu z tego, co widzę. Zmienny, zadowolony z siebie, ufny. Nic nie pasuje, szczerze powiedziawszy. Więc weźmy to zadowolony z siebie. Przecież pracowity w sumie trochę przeciwieństwem tego, to może ufny. I co? Zapłaćmy, no. Chcemy, żeby armia była w dobrym stanie, więc poniesiemy te koszty. Nie ma zwycięstwa, kurde. Bitwa. To też trzeba zmiażdżyć, żeby tu się nie odradzało zaraz. Pięknie. O, córcia. Kiepska ta włócznia. Tak. Więcej rycerzy to na pewno pomoże. Coś wspaniałego, no dobrze. Tron, czy mamy w ogóle tron? Nie mamy tronu. Niech będzie, że stworzy nam porządny tron, tylko... A nie mamy, kurde. Ostatnio był na górze, a teraz gdzieś na dole. Kurde, no. Niech się ogarnie i tyle. To był błąd. Współczujący. Bierzmy. Okej. I ta prowincja od młodszego syna. W sumie na dosyć sporo lat ma, ale nie ma młodszych sióstr. Ma. Bo czekajcie. Ta jest karlicą, to może nie ją weźmiemy. O. Tylko, że to nie jest sojusz z głównym państwem, tylko z pomniejszą jego częścią. No, ale trudno. No i ty dostaniesz oczywiście od nas to wszystko. Nasza siostrzyczka. O, to w ten sposób. To miniaturowy tron. Aha, to taki w ogóle
Chyba do noszenia przy pasku. Oh my god. Tak, tu jest w ten sposób. Na razie o, te dwie rzeczy są niezłe. Czyli niezłe, jeżeli chodzi o prestiż, a my go aż nadmiar w tej chwili. Okej. Tak, no władca dobrym wojownikiem, nie ma powodu. O. Ale nie jesteśmy jakoś wredni, więc pozwolimy mu się po prostu wycofać. Co z nimi? Na razie jeszcze nie możemy nic robić, ale... Kurde, ta Szwecja jest stabilna. Znów ma 24 tysiące zbrojnych. Ludzie. No i też się zreformowała, czyli... Dość silna religia, ale już też widać naszą religię jako wyrazistą na mapie. To już nie jest jakaś tam plamka. To mi się też podoba. No tak, pracowity. No dość podoba mi się następca. Nie zależy mi na tym, nie chcę zostać, to niech spada. Dobra. Ty się zajmiesz artefaktami. Jesteś kiepski, to może nie ma sensu. To. Niestety niezależnie od jakości usług płaci się tyle samo i to potem. No dobra, zrobił nam tron piastowski. To był mój duży błąd, że to zamówiliśmy, na nic poradzę. I porównajmy je. O. Ten skraca karę za przejęcie władzy, ten podnosi opinię w dynastii, co chyba na obecny moment jest lepsze. Czyli zmienimy go, Piastowski, bo no jednak większość wpływowych ludzi w państwie jest z naszej dynastii, nie ukrywajmy. Tej korony w sumie nie używamy. Tu reszta to jest po prostu syf, tu też. Więc tak myślę, żeby tą koronę przekuć i wstawić w głównej sali. Nie da się? Dziwne. O, jest. Przynajmniej będziemy mieli dodatkowy prestiż i trochę tańszych tych specjalnych żołnierzy. Potem się zamieni oczywiście na lepsze rzeczy, ale na razie jest bida. Uczta. Już możemy. Uczty warto robić, no po tych zmianach, jakie... Dobra, to się zgadzamy. Uczta najpierw, a po uczcie być może... Wojna. Chyba nie ma potrzeby tu nawet się ruszać na tą wojnę. Jest egzekucja. No ale koszty straszne tych uczt, nie powiem. Nie wygrywacie tego? Nie, bo... Nie mogą zdobyć, okej. Okay. No, przecież dobrze się nie zdecydowałem na interwencję. Czyli tyłu możemy już ogarnąć. No, dlatego kocham święte zakony.
to musimy zrobić w ten sposób, żeby nie wyjść źle, no trudno. I kolejna wojna. Nasz władca jest naprawdę niezły, jeśli chodzi o dowodzenie. I tak, młodszy syn też nie będzie sprawiedliwy, nie ma problemu. Ja myślę, że ściągniemy jeszcze z niego pieniądze, bo to wyjdzie bardziej opłacalnie. I super. Przedmiotów ci u nas dostatek, kurde. Nie radzi sobie z wasalami dziewczynka. Starsza sobie lepiej radzi. Tu by dobrze było, jakby to się dalej dzieliło na mniejsze księstwa. Tu, no to potem będziemy się zastanawiać, jak to ogarnąć, żeby nie było tak pocięte. Tak, pogratulujmy mu, że się nauczył języka, czemu nie? No to jest ten łup nowy. Ktoś znaczny trafił do lochu. Kto to jest? I za co za zdrady małżeńskie? To jakiś tam drobiazg, szczerze mówiąc, w tej sytuacji. I w ten sposób. No, pięknie wyglądamy. Jakby to wyglądało, gdyby... O, to mogło być dość ciężko, bo chciałbym tak wyrównać granicę. Przejmując to, ale czy warto? Chyba tak. Bardziej, że no już trochę pieniędzy uzbieraliśmy, mamy... Dobrego, jeżeli chodzi o wojnę króla, no, tym razem musimy oczywiście wszystkie siły przygotować. Będzie potężna bitwa zaraz, 15 tysięcy. Ruszamy na wroga. I generalna bitwa, miażdżymy go po prostu. I teraz to. Bądź to mają 4000 jakichś sojuszników. Nasz członek rady w kalendarz niestety. Czy nasze stosunki z tymi kulturami się w ogóle realnie poprawiają? Tak, poprawiają się, ale to chyba bez naszego udziału też by się poprawiały. Tu widzę, że większość tych kultur nas nawet w miarę lubi. No duńska nas nie lubi, ja to się nie dziwię. Jest mocno obca w stosunku do naszej. Frankońska też nie. Też nie. O. Ale pruskiej trochę jest tutaj. Nasi na szczęście nie przyjmują jej na to dobrze, ale... Weźmy tą stolicę szturmem, a już kogoś pojmamy. A nie, udało się, dobrze. O, teraz się bitwa zapowiada dość duża. Ale raczej duża rzeź. On jak idiota po kolei wszystkie oddziały wysłał i każdy miał okazję dostać po łbie. Dobra. Mamy jeńca. No i nasz najstarszy syn... Ma 15 lat, dostanie sobie te włości. Czemu nie? Młodszy sobie, widzę, zrobił już tytuł książęcy. Nawet sobie jakoś radzi. No, no, nasza Polska już wygląda. Nie powiem. To już bardzo dobrze.
i ta znów może wziąć ślub. Dobra, w sumie... On jest w odpowiednim wieku, może tak być. Lecimy. A, tylko że pracowała u nas na dworze. A, nasza włócznia zdobyła sławę, bo była używana w licznych bitwach. Co jest akurat dobre. Nie wiem, co się poprawiło, bo szczerze chyba jest jaki było poprzednio, albo jeżeli nawet jakoś minimalnie. Jak nam dają, to weźmiemy. Dostaliśmy... A nie, to chyba jest tu, tak. Najpierw rozmowa. Pewno znów będzie problem z alergią, ale może chwilowo chociaż nie. I mamy tą nową książkę. Gdzie ona tu jest? Nie ponaprawiajmy te książki. Ta jest nauka. Ta jest zdrowie. Wiedza, po prostu prestiż. Ja bym jednak... mamy za dużo tych learningowych. Zdjąłbym tą, a dałbym tą zdrowotną. Mamy dwie, które dają mały bonus do zdrowia, jeżeli... Myślę, to jest najbardziej opłacalne w tej chwili. Szary. I chyba czas na ucztę. Jeszcze nie. Dwa lata. Tu trochę potrzeba, no. Odbudowa Izraela to bez szans. Już zobaczymy. Tu również się może potoczyć kampania. Się tu biją. To są bardzo słabi. To aż też się prosi o to, żeby przejąć cały ten obszar. Czemu nie? Widzę, że już duża część Nitry i tak była w naszych rękach. Zmieniliśmy układ armii. Czy jednych konnych bym wziął? O. Czy przy naszym układzie, jak mamy te bonusy do drużyny, czy nie lepiej by było właśnie na tym się skupię? Kurde, natracimy. No i do... super. To mi się podoba. Wiecie co? Zajmijmy mowę te tereny. Znaczy, nawet na razie już to zdobędziemy. A potem możemy zająć te tereny, które są świeżo przejęte. Albo jeszcze inaczej. Tu zostawię niewielkie oddziały. Tylko dobra, to nie przejdzie. Tam potrzeba 4000, żeby to oblegać jakimś cudem.
Towarzyski, chciwy, nie, towarzyski. Zostawmy to bez kombinowania. Tu się troszkę namęczymy, żeby to wszystko przejąć. Przydałaby się większa bitwa, żeby to ogarnąć. O, 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 tylko że oni się będą bić między sobą, dajmy im to zrobić. Tak, i teraz byśmy tą biedną małą armię wdepsali w ziemię. No, że ucieka. Chyba nie mamy jeszcze tego przyspieszonego marszu, niestety. Czyli tak. A nie, mamy. Powinniśmy ich dopaść bez problemu. O. Jakieś drobne pieniądzory. No i to nas bardzo przybliżyło do zwycięstwa. Nie, to nie będziemy oblegać, bo to nie jest część Nitry, czyli skupmy się na tych terenach. Dobra, pomoże w zarządzaniu. Problemy z żarciem. Splądrują. Okej. Chcą się z nami bić, szaleni. Pięknie. Fajne, no tylko że to jest innego rodu, czyli nie możemy z tego korzystać. Potrzebujemy jeszcze jednego terytorium. Te dupki nam tu odbiją. Czego nie chcę. Dobra, cokolwiek mówię, to szybciej padnie, bo świeżo zdobyte. Chyba tak. Ale się przetrzebiliśmy. A to zakąt. Pięknie. No. Całkiem, całkiem. Teraz co do ciebie. Myślę, że dostaniesz tutaj wszystkie te tereny. Żyjemy naprawdę dobrze. Tylko że jego syn ma już tam. To się troszkę komplikuje, bo mamy trochę super wasala, tak patrząc. No, naprawdę duże terytorium w tej chwili. No i stale myślę co zrobić z Bohemią, bo tak naprawdę powinniśmy ją podbijać, ale... Czy warto? Już? Na pewno pieniądze. Wychowajmy córkę. O, jeszcze wojskowe wychowanie.
czemu nie? Rzućmy okiem na technologię. Większe może być w sumie. A, i możemy też podnieść kontrolę, zróbmy to. Silną pozycję, to nie powinno być jakoś specjalnie ciężkie. A co do naszych włości, więc tak, tu postawmy kolejne miasto. Tu postawmy kościół, no już nie ma kasy po prostu na więcej. Ale mówię, no niech to się już wszystko rozwija na przyszłość, warto, żeby było. I więcej pieniążków, czemu nie? No jestem ciekaw, czy uzbieramy te artefakty później. Czy możemy potem spróbować jakieś pokraść sąsiadom? To jest też wykonalne. Okej, okay, podczas ćwiczeń użyjemy naszej wiedzy zbrojniczej. Naprzód. Damy radę. I mamy dobre umiejętności militarne, więc super. Nie dość, że się ćwiczenia oddały, to my jeszcze poszerzyliśmy wiedzę. Tylko się cieszyć. Czyli z kim walczy Bawaria? Czesi zajmą całą Bawarię, dobrze. Czyli my de facto moglibyśmy przejąć te terytoria de jure Nitry. Tylko jak wasale nasi widzą wojny ofensywne, bo nie chcemy oczywiście przesadzić. A minus 8 na tym etapie to nie jest problem. No oni są praktycznie bezbronni. Czyli nie, właśnie możemy jako de jure? Nie, bo nie mamy tego księstwa jeszcze stworzonego, a szkoda mi na to kasy. Presburg, bo nie lubię nie mieć pełnego terytorium. O, powinna być mega łatwo. Nie chcemy walczyć z naszymi. Dzieciaki dorastają. O, córka niezła dyplomatka. Chcę, żeby została na dworze. To kto? Chyba ten, tak, najbardziej mi odpowiada. Dość dobry, jeżeli chodzi o wojskowość. Młody. Jakąś koronę mizerną, bo mizerną, ale zdobyliśmy. I teraz będą szły punkty overtime, więc to też nie powinno jakoś mega źle iść. Będzie pokój przy 90%, czyli troszkę szybciej.
Gdzie są nasze wrogie siły? Czy panowie walczą, cholera wie z kim, mają tylu przeciwników, że nie wiedzą z kim się bić? Okej, nie mamy szczurów. Czy to jest księstwo? Tak, biskupstwo. Nie wiedziałem. Dość słabo fortyfikowane. Jesteśmy sprawiedliwi, czyli kurde... To nie jest politycznie opłacalne, no ale to jest nasz charakter taki, że nie chcemy, żeby był ktokolwiek urażony niesprawiedliwie. Nie, niedobrze. Dobra, ci Czesi mi tu przeszkadzają. Nie rozumiem, dlaczego nie idą w drugą stronę. No dobra, to się nic nie zmieniło. To co, Czesi nie wygrali tej wojny? Nie rozumiem. Nie no, chyba dalej walczą, tylko... Ja nie wiem. My póki co zniszczymy te oddziały i może to wystarczy do zwycięstwa. Te dupki wszystkie uciekają jak szczury. Tutaj mały oddział bowarczyków. O, sam król dowodzi. Dostał do niewoli, to było super. I udało się. Mieliśmy farta. To była mała wojna o jedną prowincję, a zawsze coś. A jak on tutaj rządzi, to ja nie wiem. No, bo jego matka tam rządziła. Już rozumiem. No, wojna trochę nas kosztowała, ale tragedii nie ma. No, tu nie mam casus belli. Potrzebowałbym casus belli do całej Bohemii. Tak naprawdę. Zobaczmy. Porobimy trochę roszczeń, a nuż się takie casus belli pojawi. Nic do was nie mam, ale no chcemy zjednoczyć Słowian Zachodnich, a wy stoicie na drodze do tego wzniosłego czynu. Więc niestety będziecie bici, jak będzie trzeba. I czas na kolejną wspaniałą ucztę. Która nas kosztuje pewno majątek, jak to bywa. No i... To co, da się? Tak jest. I super, poprawimy sobie oczywiście relacje. Ale wiecie co? Myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Kolejna córka. Może skończmy tą ucztę i po uczcie robimy koniec odcinka. Tak. Myślę, że... Chociaż... Rwaca jest rozrzutny, czyli on szczodry, czyli nie ograniczamy się. Jak szaleć, to szaleć. O.
poniszczą nasz standard, no ale życie i do zobaczenia. Dobra, kończymy i w następnym odcinku być może przyjmiemy Czechy, no i wtedy byśmy pomyśleli o Pomorzu, ale to zobaczymy zresztą jak to wyjdzie, ale to już byłaby naprawdę mocna Polska. No nic, pozdrawiam i do zobaczenia.